środę 4 grudnia rozstrzygnięto 5. ogólnopolski konkurs filmowy Zabytkomania. Uczestnicy mogli nadesłać film dokumentalny, reportaż lub animację na temat dziedzictwa kulturowego, materialnego lub niematerialnego związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uroczysta gala, podczas której organizatorzy wręczyli nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych filmów, miała miejsce w Pałacu w Radziejowicach. Jury konkursowe oceniało nadesłane prace według kryteriów wartości artystycznej, technicznej i merytorycznej. Zgłoszenia do konkursu były przyjmowane w 3 kategoriach: młodzież do 18 roku życia, osoby dorosłe amatorzy oraz osoby dorosłe profesjonaliści. Pierwsze miejsce w ostatniej kategorii zajęli Angelika i Adam Dączew z Ustronia. W tym miejscu padł zalążek pomysłu budowy kopii samolotu Hansa Brandenburg C1. Rekonstrukcja samolotu Hansa Brandenburg C1 to wydaje mi się dosyć oryginalny sposób uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale na tym nie koniec uczestników z naszego powiatu. W konkursie wzięła udział również Cieszyńska Szkoła, zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych. Ich film Lustro Czasu – Droga Cieszyniaków do Wolności został dostrzeżony, ale ostatecznie nie nagrodzony. Wyszukałam właśnie konkursu dla dzieci, natomiast całe wykonanie to był pomysł mój, pani z historii i pani z języka polskiego, a później w montażu pomagał nam pan informatyk. Kręciliśmy dosyć długo, bo to jednak jest pracochłonny, później to wykonanie, montowanie, także miesiąc czasu na pewno nam to zajęło. Motyw przewodni. Chodziło o to, żeby się cofnąć jakby w czasie tamtego okresu właśnie, 1918 roku, więc w tym kierunku poczęliśmy stroje właśnie, tak jak wtedy były obecne w tym czasie i przenieśliśmy się w czasie przez lustro czasu, które jest muzeum tutaj Śląska Cieszyńskiego i kręciliśmy właśnie jakby w tym czasie w Cieszynie, jakby w starym Cieszynie, tak? Odwiedzając po kolei wszystkie punkty takie namacalne, gdzie jest ta historia właśnie z tego okresu, jak wtedy wszystko się działo. I dodatkowym takim atutem jeszcze było to, że była wystawa na rynku organizowana przez Muzeum właśnie Śląska Cieszyńskiego właśnie z tego okresu. Także nam to super wtedy trafiło. Projekt oprócz uczniów Wiktorii, Judyty, Korneli i Maxa zaangażowali się także nauczyciele Grażyna Gawlas, Gabriela Urbaś oraz Bronisław Brachaczek. Choć w tym przypadku wygrać się nie udało, to uczniowie już myślą o kolejnych konkursach. Niedawno przystąpili do nowego projektu. Nie spoczywamy na laurach, absolutnie. Proszę głosować na stronie projektancieedukacji.pl. Jest to projekt z Cieszyna. Kliknąć po prostu Cieszyn, wyczaruje piękne dzieło, które ze zmysłów początek wzięło. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.